Ja wtedy grałam w Chemiku i pamiętam, że graliśmy półfinale Mistrzostwa Polskie z Rzeszowem i że już trener Micieli wtedy, który wtedy był tutaj u Rzeszowu, to zaczął gadać za mną. My gdzieś tam u jakiej wcześniej spróbowaliśmy się dogadać, żeby ja gdzieś tam grał w tym zespole, którym on prowadził, ale tak nie udało się. Także to wtedy się tak zaczęło, że żeby może przyjechać do Rzeszowa, grać u tym zespole i tak. Także dla mnie to była fajna okazja, bo ja tak trochę nie grałam w Szczecinu, więcej czasu spędziłam na ławki, także ta fajna okazja była, żeby przyjechać tutaj i grać. Nie? Także to się tak zaczęło. Pamiętam, że jak przyjechałam tutaj, to dla mnie też było coś nowego, w sensie, że tylko poznałam jedną dziewczynę, Adelu, która tutaj rok wcześniej grała. No i tylko trenera Micieliego, z którym tak dużo czasu gadałam, nie? No, coś nowego dla mnie, mówię. Też jak dostałam propozycję, żeby być kapitan, to też dla mnie było trochę dziwne, w sensie, że pierwszy raz zagraniczna, nowy klub, ale już jak trener tam tłumaczył dlaczego i o co chodzi, to no, po prostu akceptowałam i spodobał mi się ten taki pomysł. No, a tak ten pierwszy sezon, mówię, to wszystko tak nowe, dziewczyny, wszystko nowo, ludzie u klubu nowi, ale naprawdę ten pierwszy dzień już poczułam, że to będzie fajno, że jestem tak akceptowana dobrze i to na razie tak po tych teraz 6 lat to no dalej jest tak samo. Wcześniej miałam zdanie, że przebywać w tym samym miejscu dużo czasu jest może za dużo, nie? Ale ja osobiście naprawdę tak też zmieniłam to zdanie, bo mi się naprawdę tutaj spodobało wszystko od życia, poza siatkówką, o siatkówce, potem jeszcze tej winnicy, jak u nas to chodziło, co rok byli lepszy, to tak po prostu mi dobrze było, taka moja zona komfortu i wszystko jest okej, okay, nie zmieniamy, także to tak wyglądało. Ale gdzieś tam, jak wcześniej myślałam, to mówię, no nie, trochę dużo czasu siedzenia w jednym miejscu, to może nie za dobrze, ale mi tutaj naprawdę tak dobrze jest. No, tak, bo ten mój pierwszy rok to skończyliśmy na czwartym miejscu, potem następny to już było brąz, a każdy kolejny to, oprócz, że było wicemistrzostwo polskie, to gdzieś tam zdobywaliśmy super puchara, potem i puchara, także po prostu rosłyśmy, nie? Jako klub, jako mi zawodniczkę na boisku i gdzieś tam o nami jako klubu się gadało poważnie, nie? Bo już nie było, że ja pamiętam ten mój czas, jak w Szczecinu grałam, no to gramy z Rzeszowem, no to było taki, no okej, zespół, nie? A teraz to już, jeśli mówimy o Rzeszowie, o Deweloperach, to mówimy o zespole, który walczy o coś, nie? Także ogólnie tak jestem super mega zadowolona, że jestem tak, że byłam część tego wszystkiego, tych wszystkich sukcesów. Oczywiście na końcu został ten żal za tym ostatnim krokiem, bo tak jak mówiłam wcześniej, to było moje i marzenie, bo mówię, że oprócz tego wszystkiego, jak funkcjonujemy tutaj u klubu i to wsparcie, które mamy od strony prezesa i wszystko, to po prostu brakowało i no, nie udało się. Tak, ja mam nadzieję i naprawdę bardzo, bardzo mocno trzymam kciuki, bo wierzę, że wszystko, co tutaj się robi, idzie dobrym, pozytywnym kierunkiem, także wierzę, że gdzieś tam w przyszłości Deweloper będzie mistrz Polski. Ja tak na zawsze byłam, tak gdzieś tam jak w Włoszech grałam, czy w Turcji, to zawsze byłam tak bardziej otwarta i chciałam zawsze pogadać, usłuchać coś innego. To prawda, tak, tutaj tak poczułam to teraz tych ostatnich tygodni jeszcze tak Jeszcze najwięcej, lepiej. jeszcze lepiej, tak, to tu, czy miłość, nazwać to miłości, czy to tak ile ważna byłam i jestem tutaj. No, ja naprawdę zawsze się cieszyłam chodzić na boisko, zawsze dałam maksa i wiem, że to kibice, te, które lubią siatkówkę i te, które są momentami, jak zespół przegrywa, czy wygrywa zawsze z nami, to wiem, że oni doceniali tego, także bardzo się cieszę, że gdzieś tam wszystkie ich spotkałam, gdzieś tam miałam przyjemność gadać, pożartować,
usłuchać też takie komentarze, które gdzieś tam nie są przyjemne, ale to wszystko tak na z uśmiechem i na jakąś normalną komunikację. A jeśli chodzi tak o klub, o ludźmi, którzy tutaj pracują, od prezesa Wallace'a do prezesa Rafała, Marka, naprawdę zawsze tak fajna współpraca, fajna komunikacja. Jeśli chodzi o Paulinę, która dla mnie jest jako siostra i jest legenda klubu, nie? No naprawdę od pierwszego dnia taką pomoc o wszystkiemu, także gdzieś tam też poza siatkówką taki duży rozmowa, obgadywania. Lubię bardzo, bo tak jak mówiłam, są ludzie, którzy naprawdę uwielbiają siatkówkę, obserwują, oglądają wszystkie mecze. I lubię wszędzie naprawdę, gdzie, czy do Łodzi, czy u Szczecinu, czy w Bielsku. Jak jedziemy, to zawsze są te kibice, które by chciały pogadać, zrobić zdjęcie i widać tu pasję w nim, nie? Pamiętam tutaj, jak przyjechałam ten pierwszy rok, to na hali ledwo było może tak 500 osób, nie, na mecze, a to dzisiaj już jest tak 4000 i więcej, nie? Także kibice na pewno gdzieś tam, jak te winniki przychodziły, to też ich było więcej, także bardzo też to wspominam, taki moment, gdzie gdzieś tam z dziewczynami zgadałyśmy zawsze, a no malutko ludzi jest, nie? A dzisiaj to już tak mogę powiedzieć, że z dumą, że ta hala jest pełna i że grałam przed taką pełną halą, gdzie te kibice po prostu żyły te momenty z nami razem na boisku. Nie wiem, mi tak zostało w głowie ten rok, jak tutaj były Rasia, Marta, Zuza. To taki rok, bo było dużo śmiechu w szatni, bardzo, bardzo dużo, bo oprócz, że one robiły takie, nie powiem głupoty, ale może też głupoty, ale u pozytywu, to dużo, dużo śmiechu i dużo tak też poza boiską się bawiliśmy i ten rok tak mi zostało tak najbardziej, jeśli chodzi o życiu poza siatkówką i to, co się działo tam u szatni. Ale tak ogólnie każdy rok było coś, było inny, nie? Ten rok też, bo mieliśmy taki młody zespół, dziewczyny gdzieś tam nie były tyle odważne, jak te dziewczyny parę lat temu, tych samych lat, także każdy rok był taki inny i miał swoje jakie momenty, ale mówię, tak gdzieś tam w głowie, jak myślałam, to ten rok, gdzie te dziewczyny były, to było dużo, dużo śmiechu. No, dla mnie tak od tych 6 lat, to może 5 w Rzeszowu wracałam zawsze z medalem z kadry. I czy to był europejski, czy to było, no było 3 razy europejski i 1 olimpijski. Także tak, no dla mnie tak ogólnie, tak teraz jak patrzę, to każdy medal, czy wygrany tutaj, czy tam na kadry, to na pewno każdy ma swoje znaczenie i ma swoją wartość. Może dla ciebie ten olimpijski, dla mnie też na razie też tutaj jest tak gdzieś tam w środku mnie bardzo ważny i bardzo wyjątkowy. A też te medale tutaj z Rzeszowem, w sensie Puchar Polski rok temu, bardzo taki fajny sukces dla wszystkich nas, nie? Też taki ważny moment. Najbardziej wyjątkowy, może ten puchar rok temu, bo tak to też ten sezon rok temu był fajny, bo był super puchar, był puchar Wicemistrzostwa Polskie. Może ten puchar najbardziej, bo jest pierwszy historyczny w żeńskiej siatkówce tutaj u Rzeszowu. A też wiem, że ile tam pracowaliśmy na to i byliśmy bardzo wtedy tych tygodnie takie skupione, żeby zrobić to, bo wiedziałyśmy, że gdzieś tam jesteśmy faworyty tego turnieju i że trzeba naprawdę powalczyć, żeby zdobyć to i to się udało. Także może to mi tak najbardziej zostało, ale na pewno każdy ten super puchar, gdzieś tam te super puchary nie są tyle ważni, ale wiem, że zawsze była ta walka z Chemikiem, czyli zawsze te mecze grane 3-2. Też taki fajny moment, ale ten puchar to tak jak najbardziej. Paulina. Jeśli teraz będzie oglądała, to będzie płakać. Czego? Nie, no na pewno te atmosfery, jeśli chodzi o mecze, te atmosfery z meczu, bo naprawdę dla mnie samo chodzenie tam na boisko,
to ten sposób, jak my biegamy na boisku, jest taki wyjątkowy, taki adrenalin się robi. Potem już jak jest mecz, jak gramy teraz, nie wiem, jak były te mecze finalowe przed pewną halą, te takie emocje, ten, naprawdę te momenty mi będzie brakowały. Już teraz możemy oficjalnie pożegnać naszą kapitan Jelenę Blagojewicz, która kończy z nami już przygodę po 6 latach w Developpressie. Będziemy na pewno Cię obserwować, śledzić Twoje poczytania dalsze w siatkówce, może jako innej roli, jako trenerka, może coś innego, zobaczymy. No i co, żegnamy się i do zobaczenia na pewno. Dziękuję. Na pewno w Rzeszowie. Na pewno przyjadę odwiedzić Was.